Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Call of Warhammer. Ten mod mnie zaczyna wkurwiać. I ta autentycznie poteł mnie zaczyna wkurwiać. Więc wczytajmy sobie może ten automatyczny zapis przed końcem tury. I pomyślmy, co zrobił. W mnie trzy razy wywalił pod wąt. I ja jestem już zdenerwowany, poirytowany. Przed nagraniem tego odcinka. Ja sobie spokojnie trzeci odcinek tego samego wieczoru nagrać. A tu chuj, dupa i kamieni kupa. Fight for the Empire! I tym razem nie stoczę z wami bitwy, moi kochani. Tym razem was będę oblegał. I co wy na to? With Cieszycie bitter się? bloodshed we will earn victory. Tym razem was zacznę I oblegać. shall storm the stronghold. I co wy... Only death can halt us. I co wy... Kurde na to zrobicie, jak ja was zacznę oblegać. Co wy powiecie? Cieszycie się? Wiem, że się cieszycie. Victory is assured. Dobrze, może bym wyjaśnił, co się stało, zanim mnie wywaliło. Oczywiście sformułowałem sobie krucjatę, dosyłam to. To już jest aktualnie oblegane. Dokładnie, ma 7 tur do kapitulacji. Nie wiem, dlaczego tego nie widać, ponieważ to powinno być widoczne jako cel krucjaty. Zatem nie wiem. Tutaj sobie sformowałem kolejną armię. Ma ona Erika, kapitana najemników. Oddział konniczy znany pod nazwą Wilki Ragnara. Notabene jest jeszcze na tym, na YouTubie taki YouTuber o takim pseudonimie Ragnar, który też nagrywa sporo Total Warów. Zatem jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam cię. I tutaj mamy trzy oddziały konnicze, taki bardziej do farży, ponieważ ma wyższą wartość ataku niż obrony, czyli jest konniczą typowo do farżowania. Tutaj mamy dwa oddziały moich włóczni, oddziały krasnoludów, oddziały mieczy i sporo oddziałów wolnej kompanii łuczników. Ogólnie sporo mam wolnej kompanii w tej armii, oblegam to. Miałem chętkę na elfie ruiny, ale niestety zaczęli już mi je oblegać, więc mi je najprawdopodobniej zahachmęcą sprzed mojego nosa. No i co? No i, moi drodzy, myślę, że koniec tury. Mogę się pobudować, nawet mogę coś zbudować, coś, co mi da dochód. Burdel nie da mi dochodu, ale da mi szczęście, da moim obywatelom szczęście. Chciałem powiedzieć, da mi szczęście, ale bardziej przydatny będzie, moi drodzy, płodozmian. Albo siedziby władz, bo dają duże boosty do różnych rzeczy. Więc tu siedziby władz. Tu nic nie mogę, tutaj się budują drogi, które dadzą mi gigantyczny boost do handlu, a tutaj karczmę. Bo jak sobie chłop pójdzie do karczmy, napije się piwska, to będzie chłop szczęśliwy. No ja taką mam nadzieję. Mój szpieg The Emperor, my lord. będzie się przemieszczał, by pokazywać mi tereny nieumarłych. With discretion, sire. Bo ja chcę widzieć, co mają nieumarli. Of course, sire. Na przykład tu Approaching the koło Grave. Vorbergen. Co wy tu macie? Nic specjalnego. To jest jedynie taki groźniejszy oddział grobowa straż z Drakenhof. A poza tym nie macie nic ciekawego absolutnie. Może kawaleria von Karsteinów jako taki nieco groźniejszy oddział, ale też wątpię. O, krucjata się skończyła. LOL. Bo znikł mi znaczek krucjaty. Ale dobrze, jesteśmy koło ruin Mordheim, czyli jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Bo to jest bardzo fajne miasto, jak zamierzałem je zdobyć w mojej poprzedniej krótkiej mini kampanii z tej gry. Nie udało mi się, a teraz aktualnie. I w tym momencie, kiedy skończyła się kampania, mam ich pod murami i będziemy się bronić, bo ludzie mnie atakują. I gro, jeżeli teraz spróbujesz mi się zawiesić, to normalnie zmieniam moda. Zapisz, Hochland i pamiętaj, gro. Wieszanie się jest brzydkie. There will be no retreat, only glory or death. Wieszanie się to bardzo brzydkie zachowanie. Taki faux pas poważny względem Zagrajmera, który nagrywa. Zatem gro,
Nie wolno się wieszać. O, mamy nawet korzystny teren, tylko Boże, żeby mi się gra nie zwiesiła. Nie teraz, nie kiedy mam taki korzystny teren walki, że jestem na letnim wzgórzu. Proszę, to byłoby bardzo nieuprzejme względem mojej osoby. Moi łucznicy tu. Rozciągnięci w ten sposób mniej więcej. Oni nie mają oddziału strzeleckich, więc nie muszę im dawać formacji rozproszonej. Zresztą ja chyba nigdy nie daję uczniom formacji rozproszonej. Halabardy tutaj. Mniej więcej w ten sposób. Halabardy akurat mogę mieć rozciągnięte, bo to jest oddział, który jest w stanie wytrzymać bardzo długo. Krasnoludy, tu jeden oddział. Tu drugi, tylko pytanie. To jest inna mapa już zupełnie, więc mam nadzieję, że gra mi się nie zwiesi, bo na innych mapach był spokój święty tak zwany i gra mi się nie wiechała. I tylko na tamtej jednej mapie mi się wiechała 3 razy, no nie, tu będę miał spokój. Bo na innych bitwach, zresztą sami widzieliście, było spokojnie. Ale dziwne problemy z stabilnością występują. I to na tej rzekomo stabilniejszej wersji moda, więc what the hell. Nie, bardziej skoncentrowane mają być oddziały, bo jesteście tylko wolną kompanią, która nie ma dobrych statów. Tutaj ten oddział jeden konnicy nawet w dobrym miejscu. Tutaj nieco z tyłu ten oddział krasnoludów, który po innym momencie wysunę do przodu. Tutaj oddział konnicy, mówię nawet nieco z tyłu, nie skejtujcie się tak nieco w lesie. Wy tu. O tutaj. Wy tutaj nieco z tyłu skejtujcie. O ten sposób mniej więcej. Dwa oddziały konnicy będę chciał położyć tu. I będę nimi plankował. Moi łucznicy oczywiście od razu spoczynają. Ostro, macie nie uciekać. Dobrze, wróg nadejdzie z tamtej strony, czyli nadejdzie bardzo dobrze. Cały dział wroga nadejdzie od przodu. Moi łucznicy już rozpoczęli koncert, więc wybiorę cele. Wy wstrzelajcie w tę, mówię, lekką piechotę gór, bo ciężki będzie bez tego i tak niewiele zrobicie. Ungory. Beast gory, gory, walcie w nich. I to powinniśmy wygrać, o ile gra się nie skrafuje. Okej, wróg obrywa. Aktualnie i teraz moi łucznicy. Jeszcze jedna salwa. Okej. Przestawić je tu, na speedzie. Wy włączyć sobie postawę obronną. Postawić łucznie. Mam dobry timing. Więc ciężkie bestie gory rozbiją się po prostu o to. Co ja tutaj właśnie postawiłem, bo jak im włączę defense, co nauczyłem się na poprzednim zagrajmy, to oni mają postawę obronną. I położone włócznie, więc oni się po prostu o nich rozbiją. Moja konnica do przodu. Tutaj. Pauza. Dobra, więc wy do przodu. Tu, to miejsce. I jaki oddział mojej piechoty jest wolny? Na tyle, by moi łucznicy niech na razie wstrzymają ogień. Wy tu. Albo nie, moi łucznicy niech ostrzelają tamten oddział. Wy tutaj się sformować. Wy tu. Wy tu farżować.
Wy tu. Dokładnie o to mi chodziło. Teraz wy tutaj zafarbowane na te gory. Dokładnie tak, złamaliśmy wrogowi całkowicie linię tą farbą. Cofnąć się. Wy nie, wy stać tam, gdzie stoicie. Moja konica niech się cofnie. Wy wjechać ten oddział Bestigor. Wy już możecie zacząć pomału gonić. To i to. Wy przemieścić się tutaj. Oddział wrogowy zostaje zmiażdżeni. Wy skoncentrować się na tym oddziale Gor. Tu się przemieścić w tamtym kierunku. Co wy uderzyliście? Bestigor się w kopioty i miażdżyliście. Więc dobrze, teraz wy wjechać tu. Wy zakolejkuje wam ściganie, ścigać to i to. Zmiażdżone morale. Nie strzelać. Bo mocno poraniliście moją piechotę strzelając. Znaczy moją kawalerię strzelając poraniliście bardzo mocno. Wyścigać to i to. Wy tam ścigać to i to. Na speedzie wy też tam ścigać to i to. Moi łucznicy w całość nie koncentrują ogień na tym oddziale. On ma nie dość tak gwardia wodza. Bo to jest chyba generał. Wroga, więc skoncentrować na nim cały ogień, wszyscy łucznicy niech go strzelają. Wy, nie mów, bo nie sugerowałbym wam nie jechać za blisko tego oddziału. On ma nie dojść do moich linii, to jest ta okazja, kiedy możecie sobie postrzelać, moi drodzy łucznicy. Ta bitwa została wygrana błyskawicznie, praktycznie bez strat, więc... Powinniśmy wroga dogonić. Wy dajcie sobie speeda. Wy dajcie sobie speeda, jeżeli kogokolwiek ścigacie, to róbcie to powodnie. Wy z kim walczycie? Dobra, więc wy pomóżcie im. Wy z kim się zmagacie? Jakiś jeden Bestigor. Dobra, zaraz umrę. Jak wam idzie pościg? Pościg wam idzie całkiem zacnie. No, kamandro, już się bałem. Już mi gra napędziła stracha. Dobra, to mogę to pościgajcie. De facto zrobiłem z wroga miazgę. W tej bitwie, no i wyszło mi to pięknie. Ta ciężka pilota Bestigor właśnie spanikowała. Tutaj pięć ciężkich piloty Bestigor się jeszcze bije. Wy dobijcie to, żebyście nie nudzili broń Boże. Wy chyba wam się udało wszystko wyzabijać, więc... Tutaj jakiś jeden ucieka, pojedynczy ten. Czy możecie go zabić? Tutaj ucieka jeszcze jeden koleś. Dobra, piękna bitwa mi wyszła. Dobijcie go, moi drogie krasnoludy, dobijcie. A wy przestańcie strzelać łaski swojej. No patrzcie, jaki wytrzymały, pewnie generał, gwardia wodza, więc pewnie to jest generał, bo mi nie podawało, że jeszcze generał wroga padł, więc jako ostatni na polu bitwy się ostał, bidaczek, straciliśmy 16%, wróg 99. Dobra, generał wroga zdech.
Drugi generał wroga zdechł. Wioskę znasza. Z małymi stratami, pełne zwycięstwo, 297 straconych. Niezła bitwa, zwłaszcza, że nie mieliśmy tutaj najlepszych oddziałów, tylko wolną kompanię i tego typu śmieci w sumie. Więc dobra bitwa, dobre wykorzystanie konnicy. Spoko, de facto jedna farba konnicy złamała im linię strat. To jest teraz nasze. Okupuj. Dobra, kolejna wioska nasza. Dwa tysiaki za udział w krucjacie. Kolejny najemnik? Dobry, bo to mi da większą możliwość rekrutacji, a te oddziały są zazwyczaj ciekawe. Dobra, tutaj może być jakaś muzyka, którą mi gra zastopuje. To co to jest? Oblegający brangawy to ze słonkównicy w pełnych płytówkach. Ciekawe, ciekawe. Stać mi na to aktualnie. I zobaczmy co tu jest. Ty? Przyjrzyj się co tutaj jest, co tu się dzieje. I niestety on to oblega i raczej on to zdobędzie. Więc teraz, mój przyjacielu, zajmie się czymś pożytecznym. A najpierw mój szpieg wejdzie tu. I to stracili, bardzo dobrze. A ja tymczasem będę chciał tutaj wybudować sobie przytułek. I mój szpiegu, pokaż mi co tu jest. Jakieś pomieszanie z poplątaniem. Grasanci, pokaż mi ten oddział. Średni. Wojownicy chaosu, mocny oddział. Cholernie mocny jakiś. Christopher! What the fuck? Mój imiennik, generałem chaosu. No comment. Dobra. Co wy tu jeszcze macie? Jakieś wojownicy chaosu, grasanci, grasanci zniszczenia, trio typowo berserkerski, grasanci, orkowe chłopaki, orkowi włóczyjcy. Czarne orki, czyli mocny oddział, Beast Gory, Gory, Wolna Kompania i Imperialni Łucznicy. Ciekawy miks. A ja mam dwa oddziały Uber ciężkiej konnicy, a ty nie masz konnicy w ogóle, więc... Ja ci robię aktualnie... Bitkę na chatę. Będę chciał cię oblegać. Tu by się coś wypadało zbudować i tu. Konstrukcja. Podstawowy handel. Albo farmy, a potem podstawowy handel. Tu dom publiczny jest czymś, co jest pożądane. Okej, okay, jeszcze jedną rzecz bym chciał. To na pewno kasujemy, bo świątyni nie podzie... Jaki ty mam na się gruchu, koleś? To jest coś absurdalnego, co ja teraz widzę na mapie. Dobra, to mi owieżyczkujesz ten teren. Tu wieża. Tu wieża. I tu trzecia wieża.
i wróci w stół. Dobra. Mamy tutaj kolejną placówkę, wyrwaną z łatwością z wielu ludziom. Widzimy, co idzie w elfie ruina, które niestety zostaną przejęte. Szkoda, bo skoro to elfie ruiny, to pewnie mógłbym tam elfy werbować. Ja natomiast zacząłem oblegać ruiny Mordheim i będzie mi tutaj naprawdę czekać ciężka bitwa. Chociaż, czy na pewno taka ciężka? Nie wiem. Tutaj nie mam praktycznie w ogóle wojska, więc jakby mi tutaj z lasu wyskoczyły jakieś armie zwierząt ludzi, to byłbym przejebane. Ale moje oddziały są tam, gdzie być powinny, czyli rozszerzają moje władztwo, moje ziemie. Jak będę to miał, to będę mógł dosłać kolejne armie. Właśnie, was bym chciał dosłać. Tylko najpierw chciałbym was sobie zreformować. Zreformować, rozwiązać kilka oddziałów, kilka dosłać. Więc wy jesteście zbyt nieliczni. Nie chcę mi się ich przetrenowywać, wolę sobie rozwiązać i zrekrutować na nowo. Wy jesteście nieliczni, wy też jesteście nieliczni. Nie, moment, bo będziecie uzupełnić ten oddział paroma żołnierzami. I potrzebuję tutaj aktualnie czterech oddziałów. W sumie będę potrzebował, żeby to dosłać jako kolejną armię wsparcia w tamten region. Wiecie, jakie cztery oddziały wsadzę? The gods shall judge us on our deeds this day. Our advance must continue. Dokładnie tak. I kogo posłać? Luka czy Erika? To jest właśnie lepszym dowódcą. Ty jesteś lepszym dowódcą Eriku, więc ty pójdziesz. Masz oblegających Brengaru, czyli ciekawy oddział strzelecki. Masz ogólnie masę strzelców w armii. Nie taki oddział może piechoty bym ci dosłał. I będą to halabardziści. Jak się zastanawiasz, co wybrać, wybierz halabardzistów. Masz dużo strzelców, ale to są dobre strzelcy, którzy mogą robić tak jako piechota, oblegający bram gazy. Masz konwinnice wilki Ragnara i ogólnie masz ciekawy miks. I z tym ciekawym miksem pójdziesz tutaj, ponieważ ja będę chciał rozpocząć wojnę z nieumarłymi. Bo oni mają tutaj jeszcze kilka prowincji, które mnie interesują. Po tym jak oczywiście to zajmę i zobaczymy, czy oni wyjdą do mnie w następnej turze, czy nie. Chciałbym, to na szczęście już ma inna frakcja, więc ich stolica padła. Ja oblegam ruiny Mordheim i zobaczę, co zrobią buntownicy. Jeżeli wyjdą, to będę starał się ich rozgromić. W miarę możliwie sprawnie. By mieć bardzo dobry przyczółek. Bo to, ruiny Mordheim, to jeden z najbardziej zarąbistych przyczółków, jaki mogę tutaj mieć. Moi kochani. Okej, widzę, że tutaj mówi wam dzień dobry, nieumarłym dzień dobry mówi kolejna armia. Zobaczymy, co zrobią buntownicy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Ja bym chciał, żeby do mnie wyszli, ponieważ ja mogę ich rozgromić, bo przeciwnie do nich mam dwa potężne oddziały konnicy. I to jest, moi drodzy, moja główna przewaga. Okej, będzie bitwa. Przywódca frakcji versus pełna armia chorego gówna. Stosunek sił 4 do 5. Christopher, czyli mój imiennik. Notabene przeciwko hrabi Aberlandowi Bogobojnemu. Mamy na szczęście dużo halabardzistów, którzy są w stanie przyjąć na klatę uderzenie. Mamy strzelców i co najważniejsze, mamy makabrycznie dobrą konnicę, którą będziemy mogli łamać wrogowi morale, więc ja teraz, moi drodzy, chciałbym sobie zapisać grę na Hochland 3, tak nazwę sobie save'a. Hochland, albo Hochland, czy się uda? Czy się u, dobra. Czyli Hochland, czy się u. I w tym miejscu zakończę odcinek, do zobaczenia, cześć, trzymajcie.